Przejście zbawiciela ma swoje etapy w historii ludu wybranego. Początki ojców, niewola i wyzwolenie, czas oczyszczenia na pustyni, wejście i uczenie się życia w ziemi obiecanej, formowanie struktur społecznych, władzy, też wielu walk i prób wierności Bogu. Święty Paweł wskazuje na Dawida jako taką dojrzałą postać. Ukształtowaną też przez historię, który jest, jak czytamy, po Bożej Myśli, który we wszystkim wypełnia Jego wolę. Jest on typem zbawiciela realizującego Boży Plan. I każdy z nas ma swoją historię zbawienia, składającą się z różnych etapów wiary. I celem tej drogi jest zjednoczenie naszej woli z wolą Boga. I upodobnienie się do Jezusa, jego syna. Święty Jan w dzisiejszej Ewangelii zabiera nas do wieczornika. Jesteśmy dokładnie tuż po tym, jak Pan Jezus umył nogi apostołom tuż po tym jak dał dowód swojej miłości i jednocześnie nowe przykazanie to właśnie od tego słowa od słowa przykazanie czyli mandatum bierze się nazwa wielkoczwartkowego obrzędu którym co roku przypominamy sobie o przykazaniu miłości które jest sensem i istotą jakiegokolwiek chrześcijańskiego działania Pan Jezus mówi dzisiaj do nas w Ewangelii: że jeśli chcemy być błogosławieni, a więc jeśli chcemy podążać drogą świętości po jego śladach, to musimy uczyć się na co dzień realizować te słowa, które on nam pozostawił, i powtarzać gesty, którymi karmił nas i karmi ciągle w Ewangelii. Jeśli więc Pan Jezus kieruje dzisiaj naszą uwagę na miłość wzajemną, na gotowość do służenia sobie nawzajem, to znaczy, że warto, żebyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie o to, na ile ta gotowość do kochania, nawet wtedy, kiedy jest to trudne, jest czymś, co nieustannie stawiam sobie za cel w życiu. Wiemy doskonale, że o miłości łatwo się mówi, ale trudniej się ją realizuje. Panu Jezusowi jakby to nie przeszkadzało. Jezus jest konsekwentny w swoim działaniu, Jezus jest konsekwentny w swoim nauczaniu. Jezus jest też cierpliwy w tym, w jaki sposób my tego postępowania po Jego śladach uczymy się w naszym życiu. Nie od zawsze i nie od razu wszystko musi nam w sposób doskonały wychodzić. Miłość jest czymś, czego uczymy się przez całe życie. Ważne jest, żebyśmy wsłuchując się dzisiaj w słowo Pana Jezusa, nie zgubili tego celu, którym jest doskonałość w tej miłości, której który Jezus nazywa błogosławieństwem i świętością. Jeśli pragniesz kochać, jeśli pragniesz miłości poszukiwać i znajdywać ją w relacjach, to cokolwiek by się działo, nawet jeśli nie każde twoje działanie jest sukcesem, ono będzie cię prowadzić na tej drodze, która swój cel i finał znajduje w spotkaniu z Chrystusem, a który Jezus nazywa po prostu świętością i błogosławieństwem. Przykazanie nowe Wam daje, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.